Niesforna Masza wpada na szalony pomysł. La la la, la la la, la 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 la. Co to za śmieszny pojazd? Jeździ, a nikt nim nie kieruje. Jakieś czary mary. To nie czary mary, moja droga. Ten oto pilot steruje tym traktorem. A! Miło się z tobą rozmawia, ale muszę wracać do pracy. Miłego dnia, ja pędzę do misia. Dziękuję, wzajemnie. Cześć, misiu. Cześć, Maszo. Nie uwierzysz, co widziałam na polanie przy lesie. Co takiego? Widziałam traktor, który jeździ na pilota. Musisz to zobaczyć. Maszo, czy ty nie widzisz, ile mam jeszcze pracy? Proszę, nie przeszkadzaj mi. A myślałam, że pójdziemy dzisiaj na spacer. Miałeś nauczyć mnie lepiej jeździć na deskorolce. Może jutro, Maszo. Dzisiaj niestety nie zdążę. Wiem, to może ja ci pomogę i będzie szybciej. Lepiej nie, a na deskorolce pouczę cię jeździć innym razem. No jak zwykle nie masz dla mnie czasu. Ajdź, ajdź, jak boli. Co się stało? Uderzyłem się w nogę, ała, ała. Chyba nie dam rady dalej pracować. Daj rękę, pomogę ci. Usiądź wygodnie i odpocznij. Zaopiekuję się tobą. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że teraz nie będę mógł pracować, a zapowiadają deszcz i cały opał na zimę mi zmoknie. Proszę, masz tu herbatkę na uspokojenie i niczym się nie przejmuj. Chyba mam niezły pomysł. Proszę pana, proszę pana. Nikogo nie ma. No trudno, może dam radę sama posterować tą maszyną. Przecież muszę pomóc misiowi. Oj, chyba nie jest to takie proste, jak mi się wydawało. No, udało się. Jesteśmy na miejscu. Powiem misiowi, żeby się już nie martwił pracą. Misiu! Oj, śpi. Może to i lepiej. Jak się obudzi, będzie miał niespodziankę. No, posiłek zjedzony. Muszę dalej brać się do pracy. Co? Gdzie mój traktor? Czy to jakiś żart? Ktoś ukradł mój traktor. Teraz tylko musimy poprzynosić to wszystko drewno na właściwe miejsce. No nie, dlaczego to wypada? Chyba muszę delikatniej tym sterować. Ajć, dlaczego to takie trudne? O tak, brawo! Udało się! Teraz będzie tylko lepiej. O, już tak niedużo mi zostało. O nie, co ja narobiłam? Misiu się na mnie bardzo zdenerwuje. A co to był za huk? Muszę to sprawdzić. Co to jest? Co to ma znaczyć? Maszo, co tutaj się dzieje? I skąd tutaj znalazł się ten traktor? Misiu, ja naprawdę chciałam ci pomóc. Pożyczyłam ten traktor, aby wykonał za ciebie pracę i żebyś ty nie musiał tego robić. Ale okazało się, że sterowanie tym pilotem jest bardzo trudne. Za trudne. Oj, Maszo, Maszo. Uff, znalazłem mój traktor.
Na szczęście, już myślałem, że ktoś mi go ukradł. Maszo, czy ty wzięłaś go bez pozwolenia? Maszo! Tak, przepraszam. Chciałam zapytać, ale nigdzie pana nie było. Pewnie w tym czasie miałem przerwę obiadową. Bardzo przepraszam jeszcze raz. Już nigdy więcej tak nie zrobię, ale ja naprawdę chciałam pomóc misiowi. Dobrze, a teraz oddaj mi pilota, chętnie pomogę poukładać znowu to drewno. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!